Hej, witam na 14 odcinku Dragon Age Origins na modach. Przemierzamy zamek Redcliff i zobaczymy, czy uda nam się w całości to przetrwać. O, tam już się wrogowie zbliżają. Gdzie ja mam iść? Chyba... Tu! O nie! Gdzie tak szybko? Żyjemy. Ja przyciszyłam dźwięki systemowe, bo ta walka jest strasznie głośna. W porządku. I chyba coś muszę zwiększyć. I teraz innych rzeczy nie słyszę. Pewnie na siódemkę. Dobra. Tutaj. Głupi pożeracz! Ty mi tu do Morrigan nie leć, skubańcu. Dobra, Alistair, leczymy się. Teraz ty się leczysz. Rany boskie. Jezu, Morrigan! Jeszcze ty mi tu wpadniesz. Alistair? Za dużo ich. Sten. Dobra. Tego nie przeżyłem. Jezusie. Ten. Weź to przeżyj. Ja, przeżyj to. O nie! Zostaliśmy z Morrigan! No to nie przeżyjemy tego. Dobra. No świetnie tu Morrigan, ale nie przeżyjemy tego. No właśnie. Świetnie. To my to zrobimy inaczej. Bo oni tutaj idą całą zgrają. Wy tu zostańcie. Mam już trochę niewidzialności. No nie zauważą. A jednak. Dobra, wy się teraz ruszajcie. Yeah.
Dobra, to przeżyliśmy. Bo nie wszyscy naraz. To jest dramat. Truki gruczą. Dobra. Zapis. A skąd ich tu? Stamtąd, dobra. Wy tu zostańcie, ja znowu ich tutaj sobie przywabię. To jakaś pułapka. Aha, rozlany ten, dobra. Ty nie możesz tego, no nie, bo... Będę cicho. To są psy! O nie. Bary są naprawdę groźne. Morrigan. Idź tu. A, padła. Świetnie. Przeraźliwe wycie ma Barry. No jaki wytrzymały? Sten, lecz się. Nareszcie. Czarna skórzana obroża. Dobrze, i teraz tak, Morrigan, ty masz punkty. Dajemy ci magic. Siłę woli. I masz kondycję, żebyś mi tak nie padała. I dalej. Co tobie tutaj dać? Eksperckie wyszkolenie wojowe masz. Gdzie tu jest moja ulubiona dziedzina? Broń telekinetyczna i klatka. Tak. Więc na razie to. I gdzie ty masz tutaj? Podtrzymywana. Włączana. Dobrze, a co to jest ta broń telekinetyczna? W tym trybie rzucający zaklęcie napełnia broń członków drużyny energią telekinetyczną, która ułatwia przebijanie pancerza. Premia do przebijania pancerza zależna jest od siły zaklęć maga i umożliwia zadawanie większych obrażeń ciężko opancerzonym przeciwnikom. Dobra, to zobaczymy na jakich wrogów. Teraz sobie tu wejdziemy. A to dla pieska. Jak każesz. Elfi gorzej. Dobrze. Dobra, i teraz tak. Zapis. I wy tu znowu. Czekajcie na mnie.
Pułapkę. Musimy być ostrożni. No niech sobie tu do nas przyjdą. I teraz tak, tak. Już się ruszacie, ale Morrigan, ty idziesz tu. Dobra. Na ciebie tutaj mam. Dobrze. A w ogóle właśnie tam mi zeszli, zaraz, zaraz, i kogoś trzeba tutaj potraktować zestawem. Dobrze. I ciebie. No chyba komuś zabraknie. Morrigan. Dobrze. Tak jest. I wy znowu czekacie na mnie, to najlepsza metoda. Odwrotnie. Tak, tak. Dobra, czekać. Stara metoda. Dobra. Teraz już się ruszacie. Morrigan, idziesz tam. Gdzie mam uderzyć? Odejść! Jesteś tam? Co możemy pozbierać? Kamień życia. A co to jest ten trupi gruczoł? Mutowany obraz wyciągnięty z ciała ożywionego potwora. Do czego to się może przydać? Mniejszy zestaw do leczenia ran, dobrze, ale... Tak. Morrigan. Zrobione. O nie. No drzwi mi zamknęli. Kolejne zwycięstwo. Dobra. Zrobione. Mniejszy eliksir uziemienia. Jak każesz. Szyb głębinowy. I oszarały duch. Tak. Dobra. O, przynajmniej oko dla szyczy. Świetnie. Tak. Dobra. I teraz tak, tutaj są jakieś drzwi tam dalej i tu. Okład, dobra. I tu jest coś. W porządku. Jesteś, Valena! Malachit. Uratowaliśmy córkę Kowala. Proszę, nie rób mi krzywdy. Uspokój się, nic ci nie zrobię. Przepraszam, tak się boję. Te potwory są wszędzie. Nazywam się Valena. Jestem pokojówką Arlesy. Czy nic jej nie jest? Gdzie się wszyscy podzieli? Valena, córka Kowala? Znasz mojego ojca? Chcę wrócić do wioski. Jest stąd jakieś wyjście?
W lochach jest tunel prowadzący na zewnątrz. Ale potwory! Zabiłam większość z nich. Już jest bezpiecznie. Znajdę drogę. Szybko biegam i znam zamek. Dziękuję. No, mam nadzieję, że nic jej nie będzie. Zaktualizowane zadanie. Alistair się zgadza. Dobra, to się nam wykona. Chyba nic jej nie będzie. Dobrze. I teraz z tego pokoju... komnaty. Tu mamy przejścia i to nawet dwa. A tu jest więcej, a tutaj nic nie ma. A, tego nie otworzę. Dobre. Dobra, chodźcie tutaj, drużyna. Chodźcie tu. Wy chodźcie tu. Chodźcie, chodźcie. Wszyscy! Sten! No weźcie, gdzie subordynowani jesteście. Dobra, stać tu, kompania. Chodź tu. No my sobie ich zbawimy tu. O, dobra. I teraz tak. Już wszyscy mogą działać, ale ty idziesz tu. Dobra. Gdzie oni tu są? Gdzie ty mi tu przylazłaś? Tu. A może ty nam daj teraz to. Jak my sobie z tym poradzimy? Chyba nie działa. Okład dla Stena. Długi pożeracz, ale z ciebie ciężki zawodnik. Dobra. Za blisko, Morrigan. No, gdzie twój dystans? Oczywiście. Przynajmniej miksturki dla Morrigan. I okład leczniczy. Czy teraz to otworzymy? Nie. Jakby są. Nic tu. Wrogów nie dostrzegam. Ale skrzyneczka. Mniejszy balsam duchowy. Nie wiem, na co ten balsam duchowy jest. Fluoryt. Dalej. Tak. Czas na herbatkę. Moment. Dobra. Nowy kryształ lodu ze skazą. No, krzep kamieniowy. Tu jest kufer. I okład leczniczy. I list miłosny i stalowe karwasze. A, tu więcej tych listów. Najgorszy Reginaldzie, płonę dla ciebie i przez ciebie. Użyj załączonej nalewki, jeśli chcesz, by nasza miłość przetrwała. Sari. To ciekawe.
derta rubieci. Pancerz karacynowy. Nie, tam. Sten. Pancerz karacynowy. No pewnie, że gorszy. No co za złom. Dobra. Oczywiście nie wiem, skąd przyszłam i dokąd zmierzam. No chyba przyszłam stąd. Tak. Na dziedziniec? Zrobione. A, to tutaj będzie. To chyba trzeba szybko otworzyć bramę. Lecimy. Do broni! I pomogą nam. O ludzie, nie poradzimy sobie, bo tu wszyscy naraz. Dobra, ożywieniec! Morrigan! Gdzie ty jesteś? Tego dziada! Dawaj pole siłowe. I wtedy możemy coś robić. Alistair, gdzie ty mi już tu padasz? Morrigan, dobrze. Płotek więcej nie ma, a więc wszyscy na dziadygę. Dawaj. O nie, zużyty mam ten. A szlak. Morrigan. Daj nam może te mrożone miecze, niech mamy. Dobra. Co ty tu masz? Dokładne ciosy. Idź tu. Tego ostatniego ja tu załatwię. Alistair. Sten! Leć tutaj! Morrigan! Ty mi tutaj! Alistair! Tłucz go na przykład, dawaj groźba, może nie? Co tu masz? A, dobra. Groźbę włączamy. Jeszcze raz. A on mi to Morrigan. To gnida zawsze mi te ożywieńce. Morrigan atakują. Idź tu. Pokonaliśmy dziada. I czemu ożywieńce mi atakują Morrigan? I don't know. Upiór. Ale poradziliśmy sobie. Uwielbiam od Morrigan pole siłowe. To jest jedyne działanie na ożywieńców, naprawdę. W porządku. Już początek gry i ten potwór. Ale przeżyliśmy to. Bez zgonu, taka walka, coś pięknego. Co my tu mamy jeszcze do pozbierania? O! Zaraz sobie pogadamy, ale tu jeszcze mam coś do znalezienia. Lampeczka. Okład, jak najbardziej. Także momencik i tutaj jeszcze trzeba
zebrać zwłoki. Gdzieś tu się coś wala? Nie. Tam też nic nie ma. Dobra. No to zapis. No i Sir Pert, co nam powiesz? Otworzyłaś bramy, to dobrze. Ja i moi ludzie nie możemy się już doczekać, by ujrzeć wreszcie naszego Arla. Wejdziemy do głównego holu razem? Musimy go utrzymać, nawet jeśli nikogo tam nie ma. W przeciwnym razie nie odzyskamy kontroli nad zamkiem. No, pewnie, że razem. Tak, chodźmy tam razem. Doskonale. Ruszajmy natychmiast. Sprawdźmy, co tam na nas czeka. Tiga, are you crazy? Są nasi goście. To o nich mi mówiłaś, matko. Tak, Konorze. A to jest ta, która pokonała moich żołnierzy? Tych, których wysłałem do odbicia wioski? Tak. A teraz się na mnie gapi. Co to jest, matko? Nie widzę dość wyraźnie. To elfka, Konorze. Widywałeś już elfy. Bywały już u nas na zamku. A, już pamiętam. Kazałem uciąć im uszy i nakarmić nimi psy. Żuję godzinami. Mam to wysłać do psiarni, matko? Konorze, błagam, nie rób nikomu krzywdy. Mamo, co się dzieje? Gdzie ja jestem? Och, dzięki stwórcy. Konorze, słyszysz mnie? Odejdź ode mnie, głupia kobieto! Zaczynasz mnie nudzić! Na oddech, stwórcy! Co tu się stało? Szara strażniczko, proszę, nie rób krzywdy memu synowi. On nie odpowiada za swoje czyny. Co tu dać? Więc to on jest tym złem, o którym mówiłaś? Nie! Nie mów takich rzeczy! A więc chłopiec stał się plugawcem i przerwał zasłonę. Nie chciał tego zrobić. To wina maga, tego, który otruł Emona. To od niego wszystko się zaczęło. To on przyzwał demona. Konor próbował tylko pomóc swemu ojcu. I zawarł z demonem umowę, by móc to zrobić? Głupie dziecko! To była uczciwa wymiana! Wszystko zepsuć! On jest mój! Ojciec żyje tak, jak chciałem! Teraz moja kolej, by zasiąść na tronie i wysłać wojska na podbój świata! Już nikt nie będzie mi mówił, co robić! Nikt mu nie będzie mówił, co robić! Nikt! Cicho, stryju! Ostrzegałem cię, co się stanie, jeśli dalej będziesz krzyczał, prawda? Ostrzegałem! Ale nie unośmy się. Ta kobieta dostąpi oczekiwanej audiencji. Powiedz, kobieto, po co tu przybyłaś? No i teraz co tu odpowiedzieć? Muszę zobaczyć się z Arlem Emonem. A więc masz dobre chęci. Dlaczego od razu tego nie powiedziałaś? Całe to skradanie się i zabijanie jest zupełnie niepotrzebne. Ale ojciec jest bardzo chory. Nie powinniśmy mu przeszkadzać. Nieprawdaż, matko? Nie. Nie sądzę. Oczywiście, że nie. Od czasu, kiedy odesłałaś moich rycerzy, nic tylko zabierasz mi zabawki. Szczerze mówiąc, robi się to nudne. Chcę rozrywki, akcji. Ta kobieta zepsuła mi zabawę, ratując tę głupią wioskę i teraz za to zapłaci. Wróć się. Oj. Tigan, nawet ty?
Et to Brutus kontra me. Dawaj mu pole siłowe. By nam Tigan nie przeszkadzał. I teraz tak. Ty idziesz atakować tego. Ty idziesz atakować tego. A ja sobie idę gdzie idziesz. Już mi lepiej. Mój umysł znów należy do mnie. Błogosławiona niech będzie Andrasta. Nie wybaczyłabym sobie, gdybyś zginął. Sama cię tu przyprowadziłam. Ależ jestem głupia. Proszę, Conor nie jest za to odpowiedzialny. Na pewno można go jakoś ocalić. Nie zamierzam zabijać dziecka. Conor nie jest już dzieckiem. To plugawiec. Ty to zrobiłeś Conorowi! Nieprawda! Nie przyzwałem żadnego demona. Mówiłem już. Proszę, pozwól mi pomóc. Pomóc? Zdradziłeś mnie! Ściągnęłam cię tu, byś pomógł memu synowi, a ty otrułeś mojego męża! To ten mak, o którym mówiłaś? Nie wspominałaś przypadkiem, że zamknięty jest w lochu? Był tam. Myślałam, że padł już ofiarą tych potworów. Ktoś go musiał uwolnić. Nie jest bardziej winny od ciebie, panie Izoldo. Jak śmiesz! Gdyby ten człowiek nie otruł mojego męża, nie doszłoby do tego wszystkiego! Zasługuje na śmierć! Twoja dyskrecja pozwoliła mu działać, Lady Izoldo. Ale ja... Wiem, co musisz sobie o mnie myśleć, pani. Wykorzystałem twój strach, przepraszam. Ja nie miałem pojęcia, że do tego dojdzie. Cóż, nie odrzucę jego pomocy. Jeszcze nie. A jeśli Conor naprawdę jest plugawcem... On nie zawsze jest demonem, którego widzieliście. Conor nadal ukrywa się gdzieś tam, w środku. I czasem udaje mu się zyskać przewagę. Proszę... Ja chcę go tylko chronić. Czy nie od tego wszystkiego się zaczęło? Najęłaś maga, aby w tajemnicy uczył Conora. Chciałaś go w ten sposób ochronić. Gdyby odkryli, że Conor ma w sobie magię, zabraliby mi go. Myślałam, że jeśli nauczy się wystarczająco dużo, by umieć to ukrywać, to... Jowanie, możesz coś dodać? Demon, który opanował Conora, musi zostać zniszczony. Zabicie Conora to najprostsza droga do osiągnięcia tego celu. Jest jednak inny sposób. Mak mógłby zmierzyć się z demonem w pustce, nie czyniąc krzywdy samemu Conorowi. Co masz na myśli? Demon jest wewnątrz Conora, prawda? Nie fizycznie. Demon zbliżył się do Conora w pustce, gdy chłopak śnił. I to stamtąd go kontroluje. Możemy wykorzystać łączące ich więzy, aby odnaleźć demona. Więc... Możesz wejść do pustki i zabić demona, nie robiąc krzywdy mojemu synowi? Nie, ale mogę umożliwić to innemu magowi. Zwykle wymaga to pewnej ilości lyrium i obecności kilku magów, ale ja dysponuję magią krwi. Jaka to różnica? Lyrium zapewnia rytuałowi energię, ale ja potrafię czerpać tę moc z energii życiowej kogoś innego. Tyle, że ten rytuał wymaga jej bardzo dużo. Tak naprawdę to pochłania cały jej zapas. Więc ktoś musi umrzeć? Ktoś musi zostać złożony w ofierze? Tak, a potem wyślemy innego maga do pustki. Ja nie mogę tam wejść, bo będę odprawiać rytuał. Może nie powinienem był o tym w ogóle wspominać. To niezbyt zachęcająca możliwość.
warto ją przynajmniej rozważyć. Zgadzam się. Ja będę ofiarą. Oddam życie za syna. Co? Izoldo, oszalałaś? Emon nigdy by się na to nie zgodził. Albo ktoś zabije mego syna, żeby zniszczyć to, co kryje się w jego wnętrzu. Albo ja oddam życie, aby mój syn mógł ocalić swoje. Dla mnie wybór jest prosty. Magia krwi. W jaki sposób mogłaby nam tu pomóc? Nie da się naprawić krzywdy jeszcze większym złem. To rozsądny wybór, skoro mamy ochotniczkę? Konora nie można w tej sytuacji za nic winić. Nie powinien za to płacić. To twój wybór, moja droga. Wiesz o tych sprawach więcej ode mnie, to ktoś z twoich kompanów musi wkroczyć w pustkę. Decyzja należy do ciebie. I teraz ja grałam pierwszy raz, to nie wiedziałam, co mogę tu zrobić. Nie wiedziałam, że można iść do Wieży Magów i wszystko odmienić, więc poświęciłam Izoldę, a teraz już wiem, że można inaczej, więc dajemy to. Potrzebuję czasu, by się zastanowić. Cokolwiek zamierzacie, działajcie szybko. Nie mamy wiele czasu, nim Konor coś zrobi. Zaktualizowane zadanie. Uwolnij zamek spod kontroli demona. Demon, który zmienił Konora w plugawca, może zostać pokonany w pustce. Aby się tam jednak udać, niezbędne jest Lirium oraz spora grupa magów, którzy muszą przeprowadzić skomplikowany rytuał. Jeśli się to nie uda, ten sam rytuał przeprowadzić można w znacznie prostszy sposób, przy pomocy krwi jakiejś osoby. Arlesa Izolda gotowa jest poświęcić w tym celu swoje życie. Ale nie chcemy tu nikogo poświęcać, skoro da się inaczej. Spróbujemy inaczej. Najpierw tutaj trzeba pozbierać, co zostało. Tak. I porozmawiać. A tu jeszcze, tu jakiś gwardzista był, zszedł. Dobrze. To teraz jeszcze tak zrobię zapis, bo będziemy sobie łazić jeszcze po tym miejscu. Ale jeszcze z Tigenem, nie, z Pertem najpierw. Nie podoba mi się całe to gadanie o opętaniach i duchach i magii. To nienaturalne. Dobra, a Tigan coś powie? Czy uda mi się go wprowadzić w zakłopotanie, tak jak uwielbiam? Ale może Jovan? Powiedziałem ci już o jedynej rzeczy, która moim zdaniem mogłaby pomóc. Sądzę, że powinienem tu zostać, dopóki nie zdecydujesz. Powiedzmy, że mogę pilnować chłopca. Jeśli demon się pokaże, mogę ostrzec ludzi. Dobrze. Naprawdę, chociaż tyle mogę zrobić. Gdy będzie po wszystkim ty albo oni, możecie zdecydować, co ze mną uczynić. Nie chciałam tylko wrócić kamerę, a nie wiedz. Dobra, rozmawiamy dalej. Izolda. Mój syn czeka na twoją decyzję. Podejmij ją szybko. Daj mi nieco czasu. Cokolwiek zamierzacie, działajcie szybko. Nie mamy wiele czasu, nim Konor coś zrobi. I Tigan. Ja przejmę kontrolę nad zamkiem. Gdy podejmiesz decyzję, porozmawiaj z Izoldą, bo oszaleje. Dobrze, i teraz trzeba zwiedzić zamek. Nie wiem, gdzie iść najpierw. Teraz ja się wszędzie gubię. Więc jesteśmy tu. Sali z kominkiem, to idziemy sobie teraz tu. Zapis. A tu jest chyba wyjście. Tak, tak. A nie wychodzimy jeszcze. Ja się wszędzie gubię. Jestem niezrównana w gubieniu się. W porządku. Ale że tu wszystko. Takie inne przejścia zablokowane, to ułatwia sprawę. To musimy iść tu. O, takie rzeczy, że nikt nie zaprzeczy. Zbroja, dawaj. Daj nam tę broń kinetyczną, gdzie ty ją masz. Dobra. Oni są tacy zbrojmistrze. Tak.
ciężko ich nie pokonać. Gdzie tam, Morrigan, w samym środku akcji? Idziesz tu. No strasznie mi ciężko ich pokonać. Miałam wrażenie, jakby Morrigan rzuciła mi pole siłowe na Rexia. Czy tylko mi się przewidziało? Dobra. No coś będzie. Dobra, zapis. Czy tu są pułapki? Ale one nie są aktywne teraz. Dobra, wy się tu nie ruszajcie. Teraz już się ruszajcie. Morrigan, a ty idziesz tu. Ty jesteś niegrzeczna. Szambelan. Noc żywych trupów znów. Oczywiście. Słówki z Lilią, bardzo dobrze. Szambelan, klucz do skarbca w Redcliffe. O. Ale gdzie był ten skarbiec? No, żeby to ja wiedziała. Tu gdzieś były zamknięte drzwi, nie? Nie, tu jest wyjście. No, mówiłam, że się gubię. Tu były drzwi. A nie, to do głowy. Ja się gubię, nie? A nie mówiło? Dobra, ale tu coś jest. Teraz tu coś jest. Oczywiście. Rękawice pewnie beznadziejne. Teraz mi się zapełni ekwipunek. Szewka. Mały srebrny pierścionek. Prezer. To zbiera pierścionki. Chyba Morrigan. Hełm skórzany. Teraz sprawdzimy. Książka? Geografia Fereldenu. Wydostaliśmy punkty. Chyba do sprytu muszę dodać. Tak. I damy zręczność. Dobra. Więc tu sobie damy. Ja sobie dam niewidzialność, bo ja z tego korzystam. Skryte używanie przedmiotów. Ulepszenie. Łotrzyk nauczył się jednocześnie skradać i używać przedmiotów. Bardzo ciekawe. Dobrze. To wychodzimy stąd. A tu wiem, tu jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli dobrze pamiętam. Tu jest ważna rzecz. Księga. Imperium Orle. I tu coś jest ważnego, tak? Amulet matki Alistera.
potem damy w obozie. To będziemy iść wyżej. Czy jeszcze mogę? Jeszcze mogę. Pierwsze piętro. Tylko chyba na chłopca nie mogę się natknąć. No i zobaczymy, jak to będzie. Aha, ja wróciłam się. To jest coś niesamowitego. Dobrze. Mniejszy balsam duchowy. Nadal nie wiem, do czego służy. Garinowie Sferydenu, genealogia. To też jest prezent. Chyba na Will? Dobrze mi się wydaje. O nie. Morrigan. O nie, za dużo, zginiemy. Idziesz tu. W ogóle w niego nie trafia. Jezus, ten. Chłopie, trzymaj się. No i ten wolę. Pięknie. Wygraliśmy. Mało brakowało. Zrobione. No to scena teraz trzeba opatrzyć. Mniejszy, wystarczy ci. No to dół byliśmy. Oni stąd tutaj wypełzli. Bywają nieprzewidywalne. Prawda? No, tutaj jest zawsze tak, że wrogów jest więcej niż nas. Przecież jak można tak? To nie etyczne. Ten. Trzymaj się, chłopie. No, przeżyliśmy. Kluczą. Czy to jest na sprzedaż? Czy to jest do jakichś innych rzeczy? Jest opcjon super wielki zapis. A to tu jest. Tu jest ta zbrojownia. Dotarliśmy do niej świetnie. Ciężki młot, martwa natura w srebrnej ramie. Sten to jest miłośnik sztuki i to będzie dla niego. Oczywiście. Kusza, tarcza Emona i ciężka drewniana tarcza.
Buzdygan kawalera, kusza kolejne. Pancerz kołczy. I znowu. Wypływca, bełt obalający. No to sprawdzimy. Hełm skórzany. Ale do odporności nam tamten daje premię, więc... Więc ten jest do niczego. Dobra. I nic więcej nam tu nie pasuje. A nie, 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 to był Morrigan. A ja... Dobra, to samo. No. Sten, pancerz. Wszystko gorsze. No, ale to, co ma teraz ten, to jest lepsze. To jest 13. No dobra, wymienimy ci na to. A listę. No, świetna muzyka, nie? Prawda? Wszystkie te... O! Meridian jest 10. A, no to będzie dla Stena. Aha, i jeszcze, gdzie tu są te tarcze? Dodamy ci tarcze Emona. Dobra. No to wszystko. I zaraz mi się przypełni ekwipunek. I teraz... Teraz idziemy tu. Teraz nie wiem, czy można z nim porozmawiać, czy co, to coś ruszy. Sprawdzimy. Jakby co, to wrócę do tego zapisu. I teraz tak, wczytuję grę. I nie możemy tu podejść i porozmawiać z chłopcem, bo rozpoczyna się cała sekwencja walki z demonem, a potem już ostateczne rozwiązanie, od którego nie ma żadnych innych możliwości i trzeba zabić chłopca. Jak się gra pierwszy raz, to człowiek nie wie i właśnie ja grałam pierwszy raz. I wtedy zdecydowałam się na rytuał Jovana i Izolda się poświęciła. Nie wiedziałam, że można po prostu przerwać w tym momencie. Tu nie idziemy i poszukać innej pomocy. I nawet nie możemy eksplorować zamku, bo właśnie dzieje się w taki sposób, że dochodzimy do sytuacji bez odwrotu. Wracamy na dół. Albo i nie. Albo i nie. Kto tutaj jest? Tupi pożaracz. Jeszcze nie sądziłam, że tu jeszcze będę walczyć, no. Takie kwiatki. Oczywiście. Kamienna figurka smoka. Jedwabny dywan. Czy ta figurka nie jest przypadkiem dla Alistera? Zrobione. A my się musimy stąd ewakuować, bo się boję pomyłki, że znowu...
nie chcę odpalić walki z demonem. Kufer. Jak każesz. Mała tarcza. Księga. Dziennik wyciszonego. No i teraz jak stąd wyjść, nie? Ja mam mistrzyni gubienia się. Wszelakiego. Tak, stąd przyszliśmy. Dobra, idziemy na dół. W porządku. I teraz do wielkiej sali, gdzie było ognisko. Taki wielki kominek. O tutaj. I teraz tak, w tym miejscu się pożegnamy. I tak jak widzieliście, wczytywałam, bo ja odbyłam całą tą walkę z demonem i nawet za pierwszym razem i wszyscy przeżyli, ale to powoduje, że Conor musi zostać zabity, a nie o to nam chodzi. Chcemy, żeby wszyscy przeżyli. Dlatego wczytałam i się wycofałam. I teraz tak, ja mam problem z kolejnością zdarzeń w tej grze. I powiedzcie mi, poradliw, gdzie się udać? Oczywiście zaczniemy od obozu. Ale potem, gdzie mam iść najpierw? Także bardzo proszę, podpowiedzcie mi, jaki jest najlepszy kierunek po Red Cliff. A tymczasem dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Do następnego razu. Pa!